namaste. Rozmawialiśmy wczoraj na Zoomie o tym, o Universal Pass, o tym, jak przygotować wszystko do tego, żeby móc skonstruować taki dokument, którym będziemy się posługiwali jako dowód tożsamości, albo raczej świadectwo tożsamości, nie dowód, bo nic udowadniać nie musimy. Będzie to świadectwem naszej tożsamości, w której będą ujęte najważniejsze rzeczy, czyli mniej data, powiedzmy nie tyle data, co dzień urodzenia. Zresztą tego nie możemy stwierdzić na pewno, ze względu na to, żebyśmy musieli przeprowadzić z naszymi rodzicami rozmowę, która by w obecności notariusza była spisana i wtedy moglibyśmy być pewni, że naszą datą urodzenia czy dniem urodzenia jest taki, a nie inny dzień. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Więc mamy zdjęcie, otwieramy sobie edytor GIMP. Do tego edytora przywołujemy swoje zdjęcie, które mamy gdzieś zapisane. Więc ja wezmę, też otworzę zdjęcie. Poszukam zdjęcia. Mamy zdjęcie, które otwieram. I mamy zdjęcie w GIMP-ie, które chcemy przygotować do tego, żeby wkleić je do Universal Pass. Więc mamy tutaj takie coś jak kadrowanie. Mały kwadracik po lewej stronie u góry. Klikamy go, przycinamy odpowiednio zdjęcie. Edytujemy je. Teraz mając takie zdjęcie już przygotowane, wycięte, musimy ustawić jego wielkość. Tak? Skaluj obraz. I ustawiamy sobie wielkość na, powiedzmy, szerokość 1500 albo 1000, a wysokość ustawi się nam sama. Zapisujemy, czyli skalujemy ten obraz do tej wielkości i mamy. Teraz możemy sobie widok tego obrazu powiększyć. Powiększenie. Powiedzmy, zróbmy na 50%. Lub 100%. 100% za duże, więc zmniejszymy do 50%. I mamy zdjęcie, które chcemy przygotować do tego, żeby wkleić do Universal Pass. Musimy się pozbyć tła. Żeby tła się pozbyć, klikamy tutaj w prawym rogu, gdzie jest nasze zdjęcie, już te, które jest tutaj na tym monitorze, i dodajemy kanał alfa. Jak mamy dodany kanał alfa, przechodzimy tutaj do różdżki
i sobie będziemy teraz czarować. Całe czary polegają na tym, że różdżką klikamy w tło i naciskamy sobie delete, czyli usuwamy tło. Tu akurat to zdjęcie wybrałem fatalne, dlatego że po prostu innego nie miałem. No ale mniej więcej wiecie, w czym jest rzecz. Jak już macie usunięte tło, tło mamy usunięte naokoło głowy, a tam są tam jakieś tam inne rzeczy, nieważne. Musimy to wyeksportować, ten plik. Wyeksportuj jako. I wpisujemy sobie, powiedzmy, UP jako Universal Pass 1 i .png jako PNG. PNG będziemy mogli wklejać następnie wszędzie. Wyeksportuj. Wyeksportowujemy, nie zmieniamy praktycznie żadnych tutaj danych. Wyeksportowujemy. Zapisuje się ten obraz tam, gdzie się powinien zapisać. I na tyle z tym obrazem mamy załatwione. Analogicznie robimy, jeżeli chodzi o podpis. Mianowicie podpis. Poszukam jakiś podpis jako zdjęcie JPG. Jak na złość nie mogę żadnego znaleźć. Wszystkie zdjęcia podpisów są w PNG, a powiedzmy, że chyba tu jest jakiś podpis. Otwórz. O, jest, to jest podpis. Robimy analogicznie jak podpis wcześniejszy, czyli docinamy. Otwieramy kanał alfa, dodajemy kanał alfa, włączamy różdżkę, przepraszam, i usuwamy tło. Tło musi być dokładnie usunięte. Ze środka literek tak samo, wszędzie usuwamy. Jak już mamy usunięte, analogicznie wyeksportuj jako, powiedzmy, podpis. PNG. Ja zrobię jako podpis 1. I wyeksportuj. Analogicznie robimy z odciskiem palca. Z tym, że w odcisku palca dodajemy jedną rzecz, mianowicie przezroczystość. Tu mamy zdjęcie, ono już jest praktycznie przygotowane, z usuniętym tłem. Warstwy. Otwieramy warstwy i robimy
wchodzimy na przezroczystość i robimy przezroczystość na kolor alfę, na alfę. Tu mamy próg przezroczystości i ten próg przezroczystości możemy sobie ustawić na, powiedzmy, 76, 78, 100 czy nawet 150, 130 powiedzmy jest najlepsze, najlepsza przezroczystość. Zapisujemy. Wyeksportowujemy jako odcisk i wyeksportujemy. Mamy wszystko zrobione, to co powinniśmy mieć, co jest nam potrzebne. Następną rzeczą, którą należy zrobić, jest wklejenie tego wszystkiego do naszego Universal Pass. I weźmiemy sobie tutaj Universal Pass, otworzymy. I tu mamy Universal Pass. Wypełniamy. Oczywiście edytujemy cały Universal Pass, uzupełniając nasze dane. We wszystkich miejscach, gdzie powinniśmy wpisać. Następnie tu na tej stronie wchodzimy w nasz, jak to się mówi, ordner, gdzie mamy zapisane to, co żeśmy robili. I tak na przykład zdjęcie, robimy, bierzemy zdjęcie, kopiujemy. Przepraszam, nie zdjęcie, pomyłka. Wchodzimy i kopiujemy nasz podpis. Kopiujemy nasz podpis. Kopiujemy nasz podpis. I wklejamy go tutaj. Oczywiście ten podpis jest troszeczkę duży, więc trzeba go zmniejszyć do odpowiednich rozmiarów, żeby pasiło. Chcemy tego przesunąć, tylko chcemy podpis przesunąć. O, właśnie. Jeżeli już sobie ustawimy odpowiednio podpis, wklejamy odcisk palca. Tutaj jeszcze go troszeczkę przerobię. Okej. I zapisz.
dysk, kopiujemy, wklejamy, ustawiamy sobie jakąś tam wielkość, powiedzmy taką, przesuwamy, obracamy, tak jak chcemy go ustawić, na przykład w ten sposób, i zapisujemy. Tak? Następnie przechodzimy na drugą stronę, gdzie też wypełniamy. Konkretnie w tym miejscu, według uznania, wiadomo jak, imiona i nazwiska tak samo. W tym miejscu mamy september 25, ale możemy też zrobić tak, żeby pod spodem napisać 25 września 1963, żeby było na przykład w dwóch językach, tak? Bo nie każdy głąb wie, że september to jest wrzesień. I analogicznie robimy ze zdjęciem, gdzie bierzemy sobie po prostu zdjęcie, które żeśmy zrobili, przygotowali, wklejamy je. Oczywiście to zdjęcie to jest nie wypał, ale nie szkodzi. Wklejamy na wielkość, na białe tło, dopasowujemy do tego tła. I wstawiamy odcisk palca, czyli kopiujemy odcisk, wstawiamy, dopasujemy wielkość. Obracamy. Ustawiamy odpowiednio i mamy Universal Pass praktycznie zrobiony. Drukujemy, tak jak mówiłem, na jednej kartce, ale żeby nie jednakowo, jedno pod drugim, bo będzie przebijać. Tylko po prostu na jednej kartce, jak wydrukujemy, możemy to sobie na połowie kartki wydrukować pierwszą stronę, na połowie drugą stronę, skleić po prostu razem, żeby wyglądało jak jeden dokument, przyciąć, zalaminować i mamy to zrobione. Analogicznie postępujemy z wszystkimi innymi dokumentami, czyli SARS-CoV, czy z kartą samochodu, którą pokażę w innym nagraniu. Mam nadzieję, że wszystko jest w miarę jasne, że zrozumieliście moją instrukcję i życzę powodzenia w urzeczywistnianiu Universal Past, przepustki uniwersalnej. Namaste.